RR3. Nie mam pojęcia. Gramy na randomy, tak? Czy na coś No, innego? wpisujesz myślnik RR3. Co to znaczy? Wtedy masz losową rasę w każdej rundzie i masz 3 rundy. Nie, żebym w to grał. No, ja na pewno nie mam twoich kieliszków. Tak. Nie, raczej nie. To zobacz, co ci to jest inna wersja. W każdej normalnej wersji, podrabianej działają komendy. Ja tutaj mam klikando chyba. A nie, dobra, zmieniłem to. To jest problem, gramy dwa na dwa, więc mogą nas skontrować. O Boże, czym ty grasz? Yes. Im szybciej zbudujesz budynek, tym więcej golda, stary. Wiem, nara. Sorry. Myślę, że zbudujesz, szczerze. A niech sądzie to. Możesz robić furbolgi? Nie, coś innego. Czyżbyś miał Nature? Moje smoki, czy co to jest? Co? To moje ulubione smoki produkuje, czy te gówniane... To gówno. Nie mów, że te trendy armatnie. Gówno. Tak. No trenta tam trochę brakuje. Tak, wymaksowany. Te pozostałe nie mają żadnego przełożenia na pole bitwy. Spoko, muszę zebrać teraz 220 golda, żeby mieć Keeper of Gru. On co ma? Summoner Trance, Spell nie, Resist, uciwa, Natural Touch. Nie, Nature's Touch. Tak, przejebane. Sie... O Boże, oni też na... mają naturę i zbudowali coś porządnego, które leczy. Shit. No ja też to mam. A, okej. Okay. To ja chyba szybko zbudowałem. Coś porządnego co leczy, ja też to mam. Aha. Coś porządnego co leczy? Rak. No Boże. Tylko, że zobacz, że ich jest ten. Tylu. A ja ledwo remisowałem z Wiverną. Nie wiem, czuję się jakbym zrobił błąd, że zbudowałem pierwszy. No, to jest błąd, to jest szatan. Nie martw się. Będzie dobrze, za długo nie potrwa. Krzychu, to tylko rak, spokojnie. A wiecie, co robią dzieci na wydziale onkologicznym? Nie. Raczkują! Ja pierdolę. Yes. Ty chodź, skurwę. Thank you very much. Thank you very much? Thank you very much. Ty twoje harpie latają czasami, czy coś? No tak, no przecież to widać. No, przelatuję przez wieżyczkę waszego budynku. Rescue? No ale chłopaki, rzućcie rescue. To nie jest wstyd. Nie, wcale. Grunt to siepacz. Grunt to siepacz. Hey, wake up. Rzucamy to resztę. Już połowa. A. Kurde, ta Wiverna ma... Nie wiem, duży damage na początku. Harpia, wracaj tam. Guess who's back? Back again. Dość jednostronny. No. Ej, chłopaki, macie szansę jeszcze to wygrać. Morda. Chciałeś powiedzieć, japa kapciu. Nie, morda. A to wiesz, opłaca się czekać na takie jednostki jak, nie wiem, smoki jakieś duże, a nie jakieś... Tyle co na początku musi wypracować sobie tę drogę na start. Cicho. Jakbyś zbudował zaraz po mnie, byś miał 15 golda i byśmy ruszyli mniej więcej razem. Nie mówiąc o zbudowaniu przede mną. A ja nie grałem w to z naturą jeszcze. Rage quit, kurwa.
No, cokolwiek można zbudować. Chłopaki, użyjcie rescue. To nie jest wstyd. Morda kapie. Drugiego. To jest w śmieciu. Ja po koniu. Ja po kapciu. Nawet ty udajesz, że będzie budował coś innego niż wywierna. Zawsze mogliście powiedzieć sklejrowa pierogu. No. Nie. Jakich złych rzeczy się przy mnie uczycie. No nic, ta runda jest na razie przegrana. Hej, użyjcie rescue, to nie jest wstyd. Morda! Spoko, w następnej grze to ja dostanę w pierdol. Ja już nie mam rescue drugiego jak coś. A, ja mam, tak. Teraz możesz poczekać na dobry moment, bo one się jeszcze będą spawnić 10 lat. Znaczy, powiedz, teoretycznie masz... macie powiedz, co chwila jakieś dochody. Jeśli padnie nam baza, na przykład teraz. Okay. No. Teraz tylko Keeper of Groove został. O ja pierdolę. Dobra, coś się zestakowało. Może się utrzymamy jakoś. Dwie leczące jednostki to jest moc. Ale dobrze. O kurwa, o tak. O ja pierdolę. No to koniec marzeń. Pogrążeni w smutku, drużyna. Kurwa, to jest chyba zachód. Zginął jakimś cudem. Tutaj jakie to wszystko drogie jest, oni już pewnie mają golda, bo nam zabijali jednostki milion razy. Nie, bez przesady. Mam tylko 400. Nie no, żartuję. No, nie mam pieniążków. Masz karty kredytowe. Mam raka. Raka ptaka fą. Dokładnie. No kurwa. Synu co? Raka faka ptą. Nie, raka ptaka fą. Raka faka ptą. Ja pierdolę jak dojebał. Zadusz. To nie wstyd użyć rescue. Kurde, ale ten zamek ma helta, naprawianie trwa wieki. No. Raka ptaka fą. Tato, co? Raka ptaka fą. Kurwa, jak to brzmi w ogóle? Czego się uczysz, synu? Raka ptaka fą się uczy. No, pająki zabił Axmana. Wbrew pozorom, pająki są bardzo mocne. Jak rak. Wypierze wszystko oprócz kieszeni. Ja. Kurde, ten gdol padł w sekundę. Jak twoje marzenie o zwycięstwie. O chuj. Coś w tym jest. Raczej jak twoja kariera piosenkarki. Ale ja nigdy nie chciałem być piosenkarką. Kariera piosenkarki. Jezu. Weźcie ich. Kurde, na Axmana przydałoby się coś wykombinować. Może chaos. Niby coś tu idzie, ale... Okej. Okay. Trzeba by było pozbierać na reski kolejne. Albo weź go las staffa, może to jeszcze jakoś odgonimy jakimś cudem. Nie mam golda. Nie mam marzeń.
Nie mam życia. I odbytu. Jezu! No właśnie dlatego Blast tam drugi, albo nie wiem, jaki, tylko Orba jak masz kasę. Nie mam na nic kasy! Nawet na wydział onkologiczny. Okej, dobrze, ale następną mogą jeszcze spróbować. Może tym razem nie dostają nam chaosa i natury. Gorsze to by było chyba tylko chaos i undead. Albo elemental i chuj. Elemental jest znerfiony trochę w tej wersji. Takim sposobem wygrywamy pierwszą rundę. Stay with us. It's time for the next round. Prepare for fight. Taka faka from Wada. Halo koledzy! Gramy! Halo przyjaciel! Co gracie? Grę. Strashel fighty. A to, to za ile skończycie? Za godzinę. Nieprawda. Ej, bo znowu się nazywa na moich i ten. O, zajebiście. No to ja czekam. To masz problem. Nikt cię nie kocha. Kocha mnie. Rak cię chyba kocha. Chyba tato w dupę. Moja mama mnie kocha. A właśnie jak wy to zrobiliście, że mieliście wiwerny, purbolgi i to wszystko naraz. Z miłości do dzieci. Jezu! Za dwóch. To był chaos i natura, czy ork i natura? Ork. Ale czemu tak o mnie mówisz? Może ja też mam marzenia? No i to już nie masz. Serio? Jak ona dostała tego snera, to przestała atakować. O Jezu, jesteśmy w dupie dzisiaj. No za ten wąple reskiu to nie wstyd. Tak rescue, czekaj, kurde. Zaraz zrobię rescue. Na dwóch jednostkach. Jak to ma jeść? 1 milion dojdzie do bazy. Rescue, motherfucker. Kurwa. Same pudła. Widzę, że ci się spodobało. No, trochę szatan. Trochę rak. Trochę rak. Ja jebie. Jak będziesz na YouTube, będziesz mógł sobie oglądać to w nieskończoność. Nie dalej. Nie mówi się spierdalaj, tylko idź sobie. Pierdalaj sobie. Halo przyjaciele, wróciłem. O nie, jak nie jesteś Mandziem albo Gimperem, to idź sobie. Zaskoczę, że jestem jednym i drugim. Znaczy jeden i drugi w tobie był. Mów mi wuju. Mów mi wuju. Handluj z tym. Deal with it. Fisting it. Nie. Pam, pa, pa, pam. Pa pam pam fisting it pam pa pa pam. Podoba mi się ta piosenka. Kurde, oni tak na dwóch blastafa biegają. No to zagramy Castle Fighty 5 na 5. Tak kurwa, w może nie. Czwórkę, a może chuj ci w dupę. Synu, co? Fajnie różowy, fajnie, że niszczysz nasze marzenia tym pieprzonym Blast Staffem. Jakoś trzeba walczyć z rakiem. Krzychem. Rychu Peja, tak się spala Rychu Peja, krzychu szyja. Krzychu szyja. Krzychu pusia. Co? Jaki jebany Blast Staff, jak z tym walczyć? Halo, jak najszybciej, kolega.
Rakiem. Rakiem. Z rakiem. Rakiem. Jezu, co za downie. Jak walczyć z rakiem? Rakiem. Krabem. Po humarem może jeszcze. Frytką. A zjadłem sobie humara. Jakby nie te wiwerny, o kurde, wychodzi jakieś kokserstwo. To weszło dopiero na nagach teraz. Ty, zatrzymałem Quill Demona. Ja bym za frytkę. Też bym coś zjadł, ale moi rodzice nie chcą mnie karmić. Krzych, łasi, krzych. Pogonisz. Andrzeju, nie denerwuj się, to się wyklepie. To się kurwa wyklepie. Nigdy mi takiego już, nigdy mi takiej części już nie znajdą. Nie znajdziesz mi taką część, nigdzie nie znajdziesz. Ile rund, ile w rundach? 0-1. 0-1, zgłoś się. Kar wygrywacie? Pewnie. Nie, ale to się zmieni. Ale ogólnie w rundach. Nie. Myślę, że będzie tak. Wygrywamy w rakach. A ile macie raków? Zabijamy 7 raków na sekundę. Ja mam raka pośladków. A ja mam raka. Mój rak ma raka. Film, a ja mam raka jądor. Rakcepcja. Rakce. Nie, weź. No i z tymi rakami już jest tak słowo, że aż zaraz chrupnie. Widzisz, to jest zły ten jebany blast staw. Chrupnie. Żebyśmy mieli miliard heal, jakby wydobie wtedy, to jeszcze. Chrupnie, człowieku, wydobie ci chrupnie. Nie w dupie, tylko rak mi chrupnie. Szatan w dupę, zarżniecie. A nie, nie, rób tego, nie. A później będziesz słyszał takie soczyste: tato, zostaw! Tato, tylko nie w czoku! Ej, wydaje mi się, kolego, że masz jakieś przykre wspomnienia z dzieciństwa. Nie, za dużo oglądam Gimpera. Ach, te historie z dzieciństwa. O nie. Tato, zostaw! Nie, milcz, syno, będziesz dobrze się bawił. A później tak przychodzi: tato, kiedy powtórka? Chory gówno. Tam, co ty oglądasz? Ty chory gówno. Ty chory gównie. My musimy się tych blast stawów jakoś zneutralizować się. Tu. Kurczaki. Tyry. Masz raka. Ty. Mam astmę. Ty. 5 ciastek. Ty. Te. Jedz klapki, co? Ej, czemu oni jak mają bana snera, to mają, to zachowują się jakby mieli stuna? To jest stun teraz. Ale to jest gejowskie, bo jeden tam ma stun aż snera 3 sekundy, czy 4 nawet. To jest jebnięte. No. No, to nie jest stun, to jest sner. Kurwa, kto mi pisze? Gramy, oni grają w Castle Fighta. I czekamy reszta w kolejce. A ja żyłem, bo jestem gruby. No, Elmilord czy nawet jest. Opierdol ciastko. Jezus, no właśnie ja. Słuchajcie, gadamy o raku i nagle 3 osoby się tu zgromadziły więcej. Czyżby chorzy? Onkologię otwieram. Witamy w naszym małym wydziale onkologicznym. Kto ma dziś ochotę raczkować? Kurde, dlaczego jak my się zestakujemy, to są 3 jednostki, a jak oni się stakują, to jest 200 jednostek. Nie wiem, bo go nie ma. Ja muszę to z nim... Twoja mama. A, co, a nie, tego nie. Zapomniałem tak, o tym. Sprzedam raka. Nie. No i pożegnajcie swoje marzenia, prześmienicy. Kurwa, X-Master bił i już nic nie ma. Łącznie z waszymi marzeniami. Nie, było tak pięknie. Było tak pięknie i pojawił się X-Master. Już nie jest. A, sorry, to ten X-Master jest wasz. Ale lipa. Nie, i została jeszcze jedna rzecz, której nikt nigdy nie straci. Rak? Marzenie?
Penis. Penis. Marzenia tracisz tak. It's a kind of penis. 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 Ej, Navi ma jakieś sprytne taktyki tajne tutaj. No, robię się awkiem i przestaję awkować. To chyba daje ci złoto. A ja myślałem, co, bycie awkiem? Jak gram chujowo, to może komputer za mnie zagra. No. Też tak myślałem, nie wyszło. Ty nie myślałeś, o czym ty człowieku w ogóle mówisz? No, nie kłam ludzi. O gówno. Kłamie frytki. Czeluj! Nie ma 3 kumpu, za sekundę nasze zwycięstwo będzie nieco bardziej pewne. Dzięki temu. Zaraz mnie... Wiecie, użycie reski to nie wstyd. Okej. Okay. Jak to nie? Jak użyjesz rescue... Spoko. Jak użyjesz rescue, to jesteś przegranym. No pożegnaj druida. Ogłoszenia parafialne. Jakie? Analne? No mogą być. Do ciebie? I z karty chyba, że jakieś przykre wspomnienia z dzieciństwa, jak ksiądz z ciebie mówił ogłoszenia analne. No. Jak sobie przypomnę, jak ostatnio byłem w kościele. Ojejku, byłem 7 lat temu. Od tamtego czasu już przestałem chodzić. Dupa do tej pory boli. Asperma w dupie, chlupie. O Boże. Ej nie, te drąbane blast staffy. Znowu będzie 50 blast staffów na raz. A jak ja kupiłem blast staffa, to nie działa na miliard healii. Bo jak masz czym więcej blast staffów, tym więcej razy atakujesz. No tak, ja dlatego kupiłem 6. O kurwa. O kurwa, nie wiedziałem, że to tyle ma. Ogłoszenia. Parafialne. W dupie cię mam. Nie, to jest tak, co byś mógł do księdza powiedzieć. Pojemną masz ją jednak, nie masz. Ogłoszenia analne. Raz w dupę to nie pedał. Lubisz to, suko? Nie w dupę. No to nie w dupę. Halo, sprzedam raka, tanio. To rak sprzeda ciebie. Ile dajecie? Halo, licytacja, ile za raka? Siusiaka, amen. 2 meta grosy. Raka makafą. Kurwa, kolejny, ósmy na onkologię przyszedł. Ej, widzisz, bo mamy dobrych dealerów. Sprzedajemy raki na potęgę. No przecież mówię, że jestem najlepszym dealerem raków w tym mieście. Raka w całym mieście, nie widziałeś tego. Nie chorowałeś na niego jeszcze. Oj, choruj. Oj, choruj. Szerokimi ulicami zapierdalają z blantami. Choruj. Z rakami. Raki. Zapierdalają z rakami. Raki. Raka maka fo. Czary mary. Rakiety, rakiety. Czary mary masz raka. Czary mary katakumby. Nie, czary mary masz raka. Ej, wiecie, jakby nazywała się broń z rakiem? Rakieta. Ale ja jestem zabawny w chuj. O, the quest. Jak rak? Zabij się śmiałem. Jesteś tak zabawny. Tak zabawny, że aż wybuchłem. No, chyba ksiądz ci w dupie wybuchnął. Prawie pękłem, jak mała dziewczyna przy pierwszym analu. Ostatnio się tak uśmiałem, jak zobaczyłem trawę na podwórku. No fajnie. To było o twoim żarcie, wiesz o tym. A w moim żarcie, ale ja nie powiedziałem żadnego żartu. On powiedział prawdę. Ładnie. Ej, kupcie Bloodstaffa. Może uda wam się to odbić.
Ej, przeciwnicy, może 3 blast stafy kupcie. Halo, kolega. Powinny pomóc. Halo, Raki. Nie, już nie pomogą, czyli smok. Tyle raków w całym mieście. Nie widziałem tego jeszcze. O, rakieta. Ty robisz za dużo niepotrzebnych jednostek. Wiwerny same. Wiesz, co jest niepotrzebne? Po co nam panowanie na ziemi, którego i tak nie opanujemy? Kar, wiesz, co jest niepotrzebne? Dobrze się bawicie, przeciwnicy? O, Rescue Strike. Rescue to nie wstyd, co? 2 blast stafy też nie. 2 blast stafy, kurwa. Nie wiem, ile tych blast stafów chcę jej kupić. Tyle rescue w całym mieście, nie widziałem tego jeszcze. O kurde. Nabi. Co? Jutro za strażą. Co? Jutro za strażą. Jaką strażą? No strażą pożarną. Okej. Okay. Tylko weź prezerwatywy. Dobra, specjalnie kupię twój ulubiony rozmiar XS-ki. Okej. Okay. Ale proszę, żebym poczuł coś tym razem. Bo ostatnio musiałeś pomagać się metalowym dildosem. Tak cię rozjechali, że półmetrowy nie wchodzi. On przyprowadzi księdza. To poproszę dwóch. Kurde, pieprzona naga i przejmowanie kontroli nad wrogą jednostką. I mogę zostać samolotem? Możesz zostać analotem. Nie chcę w dupie proboszcza, chcę zostać samolotem. Masz problem. Ja mam problem? Ej, kumplu, ten twój builder, to weź postaw tego buildera przy zamku, niech chociaż udaje, że naprawia. Aha, to czekaj sekundę, bo jeszcze coś buduję, wiesz. Już jesteśmy na zielonym felcie w ogóle. O kurde, nie. Jakoś dobrze nam poszło to odpuszowywanie. Pytanie, jak się z tego odbić teraz? Wasz rescue? Problem. Rescue to nie wstyd. Nie, rescue to wstyd, no ale... Nie, nie. Aż najbardziej boli ta naga, co przejmuje kontrolę nad jednostkami. To nie naga. No to naga właśnie. To nie, to Oracle of Sirens. To rak. To nie naga, to rak. Rak mózgu chyba. User in your channel timed out. Ej, kumplu, chyba naprawdę pójdzie rescue. Chyba nie. Ej, wiecie, jak się nazywa buzia Kasi? Kacper. Nie. Metagross. Jama Kasi. Ej, walnij te rescue. Rescue! Po co? Tak? Zniszczyli mi budynek. Leviosa. Kurde, dlaczego ja nie mam dwóch rescue? Sprzedam Asimowa.
Ja mam pytanie, czemu wy tak blisko te budynki robicie? Czemu tak blisko drogi robicie te budynki? Żeby było ładnie. Pamiętaj, nigdy nie liczy się skuteczność, liczy się wygląd. Liczy się rak. I powinni zrobić zawody dla ludzi z rakiem. Kto ma największego raka? Rakieterzy. Mój ma średnicę 3 metagrosów. Kurwa, jak to nabi ma Mastera? Jakim cudem? Nie, co za chore. Nie wiem. Nie, to przejmowanie kontroli boli strasznie. Wiesz, ja ci powiem, że ktoś... To boli bardziej niż wskrzeszenia paladyna. Jest coś, co boli bardziej. Ktoś kiedyś miał jednostki, które... nie jednostki, tylko budynki, które niszczyły inne budynki. Chaos? Chyba ja. Chaos cały czas to ma. To kosztuje 2,5 tysiąca. No tak, erupcja, za jeden. Ale, ale wiesz, piękna fala na was idzie. I tak będzie dla mnie za późno. To kosztuje 2,5 tysiąca drewna. To jest mało, wybacz. No dobra, 2,5 tysiąca drewna i 1500 dolarów. Nie, no to już było mniej więcej pewne po tym, jak gdy mówiłem użyj reski, on jeszcze poczeka, aż mi budynek padnie. No, bo ja nie wiedziałem. Ale ja już byłem na full. Jak będziesz miał raka, też powiesz, że masz go trzeci raz? A teraz to już Erizera na ministrą, fajnie. Jak dostaniesz raka, to co powiesz, że masz go pierwszy raz i co? Mój treasure box, nie. Dziękuję, dziękuję. Po raz drugi wygraliśmy. Yeah. Dziękuję. High five. Ale jak mi to schlebia, ja gram to może czwarty raz w życiu. Halo, babcia dzwonią. No nie wiem kto. Raki. Halo, raki. Serio, znowu desert? Panie, ja pierdolę, nie panie znoszę doktorze, go. Rak dzwoni mi do drzwi. Halo, halo babcia, halo przyjaciel. No dzwonił ktoś do drzwi! Tym razem będę w przeciwną stronę, no do drzwi. Niż ostatnio. A może to był rak? Mamy! Do drzwi dzwonią! A może to był ksiądz? Ksiądz Tomek. Nie, Boromek. Ksiądz Tomek. Nieśmieszne. Jak małpa. A może ksiądz arcybiskup? A może ksiądz w dupę? Kuba papież od razu. Papieżak. Papież wjeżdża na rejon. Jak lubisz. Dobra, zaraz zobaczmy co oni tam mają. Może patriarcha od razu. Wbijam na bit jak ksiądz na pięciu. Wbijam na bit jak Leona. Co za wprzed. Wbijam na bit jak Leona w pięciu. W soczystym pierdolnięciu, twoim okręciu. Twoim raku. Deal with rak. Rak with it. W ogóle, jak się zaczął ten temat, że rozmawiamy o raku? Nie, ja zacząłem po prostu mówić o wydziale onkologicznym i tak jakoś się ruszyło. Że jednak każdy ma raka, tak? I że raka makafon. No. What are you doing here in Demi? Raka makafon, makafon. Ojejku, ale to chyba możemy spierdolić. Ej, czekaj, no. Co to? Ania chciała zwierzątko, nie? I dostała raka. To już drugi w jej życiu. To już drugi w jej życiu. Boli mnie mózg od was. Co cię boli? Rak. Mózg. A księdza boli dupa od księdza Tomasza. To było słabe. No, no strasznie, wiem. Spierdolone na ryj, ale... Ale jak ksiądz Tomasz przynajmniej. Ale jak już jest ksiądz Tomasz, to wiesz, to można jeszcze wybaczyć, nie? Jakby był Sandman, Roman, to... kupujesz tego Bloodstaffa? Tobie tak dobrze się z niego strzelało. On go już ma. Ja pierdolę. Kurde, my zawsze na początku prowadzimy, a później oni walą te Bloodstaffy i się jakoś na tym utrzymują. To może kup Bloodstaffa. No ale co zrobię? Pójdę do bazy z Bloodstaffem? No nie, pewnie. Będziesz pilnował naszej. No jasne, wbijaj stary. User left your channel. Alo, ktoś sobie poszedł, kolega. Jakiś Adrian se poszedł. Adrian nas nie lubi, no, chyba, on spoko. Nie ma raka. No bo zabrali mu raka rodzic.
Właśnie on chyba ma raka i właśnie dlatego jest zły pewnie. Aha, że go wyzywamy, że ma raka, że rozmawiamy o raku. I tak. To już dlatego się nie odzywał, może ma raka... Ma, pewnie może twierdzi, że gówno wiemy. Ej, a ja mam może on nie lubi rak jetek. Pewnie nigdy nie grał w tenisa. Ej, bo... W penisa podstołowego. Ej, a ja się zapytam, mam takie, mam problem życiowy, nie? Bo mój rak dostał. Co, dupa cię boli? Życiowy problem. Nie. Mam raka dupy, który dostał raka. Co mam robić? Nie wiem, zapytaj. Wypuść go na wolność. Napisz do Brawo i sprawdź. Panowie, pamiętajcie jedno. Reszki, że nie wstyd. Panowie, pamiętajcie jedno. Spoko. To póki co wam jednostki padają, nie nam. Nie no, rozwalają mi tego deserta. A raz pedo to nie dupa. Builder. Serio? Tak, tak to spoko. Tako, ho. O raka, faka, raka, 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 faka, raka, faka, raka, 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 faka. Kary mary masz raka. Raka, 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 raka. Kary mary katakumby, no. Ja pierdolę. Czary mary jesteś gruby. No jest. Czary mary jesteś gruby, jak ksiądz Tomasz wierci śruby. O, jesteś gruby jak Tomasz Grubacy. Kolega Grubacy. Nie, Tomasz Grubacy, handluj z tym. Kurwa, jak już musisz, to też oryginalna wersja, nie handluj z tym. Ja pierdolę, to nie brzmi. Na dwóch blast staffa wciskają. Okej, okay, sorry, deal with it. Nie, na razie na jednym, dobra. Wymagania ma, nie, powiem ci, że to mój. Robicie. Co robimy? Rozmawiamy o rakach. Makafonach. I takich tam. O kurczakach i ziemniakach. Ale ogólnie otwieramy ten oddział... Onkologiczny. Onkologiczny, dokładnie, tak zapomniałem. Bo jesteś głupi, profesorze pod gówno. Masz... Profesor Shitstorm. Tak, ten tytuł od pana... Profesor pod gówno. Profesor gównokracy. Ale czekajcie, taki profesor będzie wam wykładał na uniwerku. Profesor von gówno. Weź się nie śmiej. Pewnie byś przyszedł na każdy wykład. Wiesz, pewnie pierdoli o gównach. I jeszcze do tego ten, Messer from Closet, tak, from, ja pierdolę. Messer von Closet jako jego żona i chuj. Co kurwa? I maraka. Panie, ile ty wypiłeś? Tym, jak tu przyszłeś? Dzisiaj. Ej, powiedz wam coś? Byłem na kuracji alkoholowej, nie piję od 15 minut. Kompletna za mało blast staffów macie. Ej, koledzy, słuchajcie, mam problem. Bo ten, mam 13 lat i chcę zostać tym, no, syreną. Co mam robić? Aha, umrzej. Kupić prezerwatywy w sklepie. Syreną. I załóż sobie na głowę. A co, lubisz łykać, czy jak? Załóż na loki prezerwatywę, jesteś syreną. Turcie. Załóż na loki? Na nogi. Aha. Na nogi! Ej, Turtiwal, jak zostać syreną? Powiesić się. Umrz. Obstawiam i samo. No wiem, dobry był ten poradnik. Oglądałem go. Ej, a ty możesz zrobić z tego heavy tanga anti-air? No, już mam. Aha, to czemu nie bije? To ja tu Churchillem jeżdżę, bo nie? Dopiero przyjedzie pierwszy. Aha. Ej, ty grasz mechem? No. Przede wszystkim on gra Blast Staffem. Oni przez całą grę grają Blast Staffem. I wygrywamy. No. A ty musisz hejtować od razu hejterzy, tak? No. Może mam marzenia. Może ma raka. A jak ja kupuję Blast Staffa, to gówno on daje. To bo oni mają 5. Bo zazwyczaj wtedy jest 50 jednostek koło twojej bazy. No właśnie, a wiesz co jest najdziwniejsze? Nieważne która minuta i tak zawsze jak wy się odbijacie, to jest 50 jednostek. A jak my się odbijamy, są może 3. Przepraszam. Mam dla ciebie radę. Mam dla ciebie raka. Kubraka. Kupraka. Ja. Ja. Wiecie co by się stało, by z raka szyli ubrania? Wiecie, jakby się nazywało ubranie z raka? Nerkowiec. Nie, kubrak.
Nieśmieszne. Ja się uśmiałem. Jako jedyny. Hater. Ktoś musiał. Jakie płatki jecie, bo ja jem mleko raki. Gratuluję. Ej, a ja jak ściągam gry, to instaluję kraka. Chyba raka. Kraka, kraka, kurwa. Barack Obama. Barack a... Baraka. Barack Obama. Baraka Obama. Bo Maraka Obama. Raka Obama. Ja pierdolę, te tanki im to kierują. Bo tanki są... No, bo ja się OP. Masuję właściwie nawet na mechu. A nie jakieś pyro. Ja się masuję jak taureny po brzuszkach. Masujesz taurena po brzuszku? A ja nie mam blastera. Ja masuję taurena ja po brzuszku. Rescue. Właściwie tego rescue będę się tutaj trzymał. Hehe. Rescue to nie styl. I cały czas wampirzy lord, który ma tą aurę, która ten odżywa. Tym razem jeszcze możemy poczekać. No bo mi budynki zniszczą zaraz. Nie to pochuj je budujesz w tak blisko. No i patrz, jeszcze ich nie zniszczą. Spierdalaj. Spoko, że część naszych jednostek biła wasze w połowie drogi. Raka makafon. Rakofon. Stary Mary masz raka. Czary mary ratakumby. Tak samo chciałem powiedzieć. Kurde, coś trzeba na te tanki zrobić. Jeżeli nawet ulepszyłem te ogry. Może TDK? Pozdro dla kumaty. Ale one niewiele wnoszą w sumie. Pozdro dla kumaty, ja pierdolę, gracz czewota wszędzie. Lepsze niż pozdro z podłogi. Gówno. Nie no, desertem nie da się dobrze grać w Early. Nie no, wylejcie właśnie, w Early to jeszcze coś jest. Halo? Brykiety, brykiety. Ja tu nie mam żadnych takich budynków, co tak miażdżą. Ja pierdolę, weźcie tego downa, nawet beatboxem ją mnie zrobić, jak kurwa próbuję. Może ma raka. Może mam raka, tak? Masz raka beatboxu, człowieku, masz raka beatboxu. Tak, ale musisz od razu hejtować? Tak. Hejterze? Może on po prostu rozwija swój talent i pasję i chce no. Ten... Hejterze jebany, wpierdalaj banany, yo. Bluje. Każdy dobry rap kończy się na yo. Bluje na ciebie totalnie. Każdy dobry rap powinien się kończyć zanim się zacznie. Wtedy będzie dobry. A co nie będzie rapu, tak? Totalnie still better than analnie. Wymyśliłem coś chujowego. Rak Alon 2K. Lol. Prawie śmieszne. Raka stycznie. Ludzie, ła, coś mi szczeliło w nerce. Rak! Wiecie, kumple, rescue to nie wstyd. Co mówi rak do raka? Raka makafon. Ej, serio, tam są dwa blastery chyba. To mówi rak do raka, no. No raka makafon. A ja pierdolę, się dwa, ile mortalów. Papierze? Co? No co tam pierdolisz, synku? Jak witają się papierze? Pójdź ci w dupę gienek? Jest jeden papież, yo. No właśnie. Jest dwóch, jest jeszcze kurwa emerytowany, dawny. Ale on nie jest już jako per papież. Ale nie jest już papieżem. Ale jest ale byłym papieżem. Nie hejtujcie go dlatego, że nie jest papieżem, tak? Niewiele ludzi jest papieżami na świecie. On jest papieżakiem. Jest po papierakiem. Może jest rakiem. Może. Hey brother. Ach, rescue fighty. Ej, ale w końcu mają jakieś szanse wygrać. Co no tak, nie okłamuj ich. Średnio OP. A my mamy sensownych ludzi, którzy tutaj kierują gryfami. To tak... Tak średnio to kierowanie wygląda. Okej, kumplu, ja nawet się nie oszukuję, że my to jakimś cudem wybronimy. Bo tak nie będzie. Hej, raker. Gienek czemu? Gienek Loska.
To było najrozsądniejsze wyjście. Jak sobie wyobrażasz obronę tego? Blast Staff. Tak, Blast Staff. Im to wychodzi, mam też musi. Tak, na milion jednostek. Pierdolisz. Nie, ej, ale to jest zajebiste. Kill a random enemy unit instantly. Nie mów, że... Ja pierdolę, przejebane. Kurde, te Banshee to w ogóle damage'a nie dostają. O chuj, a to jest dobre, tylko muszę 550 golda zbierać, jak dostamy. Ja mam zły nawyk budowania budynków. Może po prostu budujesz je w złych miejscach. Kto napierdala mi tymi lazerami? To ja. Ty jesteś ze mną? Ej, nie. No dobra, 3-0 niestety. Ej, słuchajcie tego. Oddział onkologiczny. Pijany lekarz wkradł 10-letniego chłopca i mówi: czytałem twój horoskop. Raki mają pecha w tym miesiącu. Ej, to by było dobre, gdybym ja to powiedział. Sorry. Ale nie ma to jak dwa razy pod rząd doszedł deserta. Desert rak. Ej, moja żona to wielki skarb. Teraz muszę znaleźć miejsce, żeby ją zakopać. Na dobra. Desercie dosłownie nic nie ma. Pierdolę to, kurwa, dosyć. Kto wpadł na pomysł Castle Fightów? Ale Castle Fighty nie były złym pomysłem, po prostu mieliśmy może trochę pecha. Civilization Warsy? Nie, spierdalaj z takimi grami. Ej, nabij. Gdzie raki zimują? Na onkologii. W twojej dupie. Nie, w hospicjum. Yeah. A myślałem, że w krematorium. I tym miłym akcentem kończę nagrywać audycję. Dziękuję, dobranoc.